Podaję ci rękę. Scena to jest wielkie wyzwanie i nieśmiała osoba niech siedzi w domu i gotuje. Co tu dużo mówić, jedna wielka beznadzieja, nie masz szans absolutnie dla ciebie żadnych, jako muzyk, jako wokalista, jako cokolwiek, to wszystko ci się poplątało. Poplątała ci się muzyka, poplątały ci się te akordy, poplątało ci się to wszystko. Lepiej zaśpiewaj jeden wyraz, nie wiem, szumi, nie szumi, taborec. Ale po prostu czysto i żeby to było w bicie, żeby to było w rytmie, żeby to było równiesieńko, bo to jest podstawa muzyki, od tego nie ma po prostu odejścia. Show biznes nie wymaga grubej skóry, tylko talentu przede wszystkim. Nie wszyscy wiedzą, że mają talent. I jeśli nie ma tego talentu, to po co się męczyć, prawda? Bo to jest droga do nikąd. Ja nie jestem do klaskania, podziwiania. Ja czasami daję takie dobre bardzo oceny. Ja patrzę dobrze na człowieka. Ale są też ludzie, którzy są tak nieprawdopodobnie przekonani, że są niesamowicie zdolni i fantastyczni, i inteligentni, i piękni, i zgrabni, i ruszają się cudownie i nie mogą zrozumieć tego nie. Pan bardzo źle śpiewa, bardzo źle gracie, jest chaotyczny, właściwie nie wiem, co to jest za aranż, bo tak jakby go w ogóle nie było. I jest to ciekawe, jak bardzo jest to złe. Powtórzę jeszcze raz, pomimo, że pan jest góralem. Z dziada, prapradziada. Więc skoro pani lepiej się zna na śpiewie góralskim, może pani wyjdzie tutaj do nas i zaśpiewa razem z nami. Proszę pana, to nie ja stoję przed panem. Chcę powiedzieć wszystkim tym, którzy uważają, że ja jestem ostra, że de facto to ja tych ludzi wszystkich podziwiam, którzy występują. I tych dobrych, i tych złych. Bo to naprawdę są bardzo stresujące warunki dla osób występujących. Ale moja rola jest taka, jaka jest. Ja nie jestem po to, żeby ludziom słodzić. I nigdy nie byłam taką osobą. Dzisiaj to dojrzewanie jest szybsze. W PRL-u myśmy mieli długi okres dojrzewania i my chyba tak po prostu umrzemy jeszcze nie do końca dojrzali, jak te przymrożone jabłka na drzewie. Bo tak PRL wychowywał. Mieliśmy ogromnie dużo paradoksalnie wolności artystycznej. Nie było takiej rzeczy w PRL-u, której ja nie mogłabym zaśpiewać. Do pewnego momentu, do końca lat 80. nie było tak, że to radio wybierało piosenkę na hit. To ja wybierałam, to myśmy wybierali, Marek, ja. Przez moment rzeczywiście tak było, bo było bardzo, bardzo dużo wolności. W momencie, w którym przyszły pieniądze, w momencie, w którym przyszły reklamy, w momencie, w którym spektrum zaczęło być nieważne, czyli jak najszersze, to się stało tak, jak się stało, prawda? Ja myślę, że to jest tak, że my jesteśmy w bardzo młodym jednak i drapieżnym kapitalizmie i pewne takie, ta wyższa kultura, ona przychodzi z czasem. To jest tak, że ludzie muszą jakby posiąść to wszystko, o czym marzyli całe życie. I pod nich się robi. Są jeszcze zmęczeni, są jeszcze pazerni. Oni tak nie do końca wiedzą, czy oni chcą tak naprawdę słuchać przez cały dzień bluesa, czy oni wolą ten właśnie muzak, który leci z tych prywatnych innych radiostacji. No, są niektóre radiostacje, które puszczają tylko i wyłącznie muzaki. A między muzykami reklamy. Polacy są przede wszystkim bardzo zmęczeni. Polacy pracują ponad miarę. Polacy są bardzo pracowici i dostają haniebne, niskie wynagrodzenia. A są bardzo, bardzo pracowici. Zresztą, gdyby tak nie było, to cała ten eksodus Polaków do Anglii czy do innych krajów, to gdyby tak nie było, że są fantastyczni, a są fantastyczni wszędzie tam. Zawsze oczywiście jest ten margines tych ludzi, którym się nie powiodło, którzy tam pojechali, no, którzy psują opinię, ale to się okazuje, że to jest nic w porównaniu z tym, jak oni sobie tam układają cudownie życie. My jesteśmy krajem, który nie ma recesji, sensu stricto, prawda, tej wielkiej przepaści, tylko i wyłącznie dlatego, że Polacy tak dużo pracują, nie dostając za to po prostu godzien robotnik zapłaty swojej. Jeśli robotnik będzie niezadowolony, to prędzej czy później dojdzie do gwałtów. Bo ileż może ten Polak pracować, jak już pracuje 24 lata, 25? To ile jeszcze ma pracować za darmo? Przecież się życie już ludzkie kończy. Ludzie, którzy tak jak ja czekali na wolność, i ja oczywiście nie jestem w tej grupie osób, które narzekają i jest im źle, ale przecież ja mam oczy do patrzenia i uszy do słuchania, w związku i jeżdżę, jestem wszędzie. I tak,
zmieniła się Polska niewątpliwie na lepsze. Wchodzimy z daleka, wydaje mi się, raj. Jezu, cudnie, światło świeci. Wjeżdżamy i się wycofujemy jak niepyszne, bo jest to po prostu, no jak to się mówi, no chlew, bagno, nie wiem. Ściek. Ja się bardzo dobrze w tej chwili czuję, mam fantastyczną energię. Przez ostatnie lata nie czułam się tak dobrze ani psychicznie, ani fizycznie, jak jestem, jak się czuję teraz. No to jest zasługa moich lekarzy i tego, że tak łaskawie jakoś to wszystko się dobrze u mnie no reperuje, no tak można powiedzieć, prawda, jak na razie. To jeszcze oczywiście nie jest koniec, ale ja no... Być może stałam się bardziej asertywna i już nie tak nie naciskam tego swojego akumulatora jak kiedyś, prawda? Mnie się wydawało, że ja muszę tak dociskać ten akumulator, bo wszystko, co się ze mną dzieje i całe moje samopoczucie i to, że mnie boli, a że jestem zmęczona, że po koncercie cały tydzień odpoczywam, że to wszystko składałam na karb jakiegoś wrodzonego lenistwa. No i to niestety doprowadziło mnie do takiego końca, do jakiego. I teraz jestem bardziej asertywna i wybieram pracę, która jest lżejsza. I jestem w pewnym sensie nieugięta. Trudno jest mnie złamać. Nikt nie złamał mnie przez całe moje życie, a były przecież polityczne takie kary w PRL-owskiej Polsce. I jeśli miałoby się to przesunąć na Polskę kapitalistyczną, to ja sobie tego nie wyobrażam. To mówię krótkie goodbye i zajmuję się swoimi rzeczami. A naprawdę głowa mi kipi od pomysłów różnych i na pewno w krótkim czasie już będę realizować jeden z cudownych absolutnie dla mnie pomysłów artystycznych. Właśnie taki okres, w jakim teraz się znajduję. Też się będę musiała uczyć. No, jakaś... Mam nadzieję, że niedługo ujrzy to światło dzienne.